Hej, jak tam pierwsze odcinki drugiego sezonu Powstania Smoków? Ile już obejrzeliście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na polskim Netflixie oczywiście odcinków jeszcze nie ma, ale za to wczoraj pojawiła się bardzo dobra informacja dotycząca właśnie polskiej wersji językowej. A więc jeżeli posiadacie Netflixa, to zapewne wiecie, że od dłuższego czasu była tam dostępna tylko i wyłącznie pierwsza część pierwszego sezonu Powstania Smoków, czyli zaledwie 10 odcinków. Bardzo długo czekaliśmy, aż opublikują część drugą i szczerze powiedziawszy liczyłem na to, że pojawi się ona tam jeszcze przed premierą nowego sezonu. Tak się jednak nie stało, a Netflix nie chciał ujawnić, kiedy w końcu uzupełnią brakujące odcinki. Może sami nie wiedzieli. Wczoraj jednak pojawiła się pewna informacja. Nowe odcinki Ninjago pojawią się na Netflixie już 1 maja. Oczywiście na polskiej wersji Netflixa, więc nie będzie trzeba już kombinować z VPN-ami, tak jak to tłumaczyłem przez kilka ostatnich dni. Brak jednak informacji o tym, jakie odcinki zostaną wrzucone i ile ich będzie. Nie ma tu żadnej wzmianki o sezonie drugim. Jest po prostu sucha informacja, nowe odcinki, 1 maj. Chciałbym, uwierzcie mi, bardzo, ale to bardzo chciałbym wierzyć w to, że uzupełnią oni pierwszy sezon i dodatkowo opublikują drugi. Dzięki temu nie bylibyśmy w tyle za resztą świata. Ale martwi mnie brak jakiejkolwiek wzmianki na temat właśnie tego sezonu drugiego. Jeśli planowaliby go wrzucić, to powinien pojawić się tutaj nowy baner i ta charakterystyczna Netflixowa zakładka mówiąca o tym, że zbliża się nowy sezon. Dokładnie tak, jak to miało miejsce za granicą. No nie wiem, pozostaje nam tylko mieć nadzieję na to, że 1 maja oprócz drugiej części pierwszego sezonu dostaniemy też sezon drugi. Dzisiaj taki luźniejszy materiał, bo mam nadzieję, że oglądacie już sezon drugi, bo od jutra startujemy z jego omawianiem. Możecie spodziewać się daily na moim kanale przez najbliższy tydzień, bo szczerze powiedziawszy, oglądając nowe odcinki, odniosłem wrażenie, że jest tam wyjątkowo sporo rzeczy do omawiania. Oczywiście w pierwszym sezonie było podobnie, też sporo materiału do analizy się tam znalazło, ale wydaje mi się, że tu jest tego jeszcze więcej. Naprawdę. Tak więc wyczekujcie jutrzejszego filmu, w którym przedstawię moje pierwsze wrażenia. Postaram się bez spoilerów, choć na pewno coś o fabule już powiem, bo mam w sobie takie mega ciśnienie, żeby w końcu wyrzucić z siebie przemyślenia o tym sezonie. Jeśli jeszcze nie wiecie, jak obejrzeć nowe odcinki, to zapraszam Was do mojego poprzedniego filmu, link zostawię w przypiętym komentarzu. Znajdziecie tam pełną instrukcję, dzięki której obejrzycie drugi sezon po polsku już teraz, bez konieczności czekania do 1 maja, który zresztą, jak już wspomniałem, nie gwarantuje nam na 100% drugiego sezonu. Zobaczymy jeszcze, jak ta sytuacja się będzie rozwijała, będziemy na bieżąco sobie śledzić. Czekamy też na informacje od Cartoon Network, kiedy oni zaczną emitować nowe odcinki w telewizji, bo nie ukrywam, to też byłaby fajna i w sumie dość prosta opcja na obejrzenie właśnie nowego sezonu Ninjago. I to już wszystko na dziś. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.